Dzień dobry, dziś rozmawiam z doktorem Maciejem Kaweckim, prezesem Instytutu LEMA, ekspertem do spraw nowych technologii i prorektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak daleko możemy sobie pozwolić na ingerowanie nowych technologii w nasze życie i gdzie jest granica? O, to pytanie o tą granicę to jest pytanie, którego poszukują absolutnie wszyscy. Tak daleko, jak długo będziemy stawiać w centrum człowieka i jego potrzeby. Tak daleko, jak technologie przekraczają tą granicę, czyli stawiają w centrum zysk, ja o tym też często mówię na wykładach, no to już mówimy o przekroczeniu tej granicy. To jest w ogóle ciekawa anegdota. Ja ją, w zasadzie każdy mój wykład zaczynam od etymologii słowa robot, czyli jak to słowo się urodziło. Dzisiaj filar nowych technologii, 100 lat temu w Pradze, na dyskach Teatru Narodowego, Karel Czapek wystawił sztukę i stworzył takie twory humanoidalne, które przypominały roboty. I ze słowa czeskiego robota, które oznacza pracę niewolniczą, nadał im nazwę robotów. Dlaczego o tym teraz mówię? Dlatego, bo w tej sztuce roboty najpierw pomagały człowiekowi, potem zaczęły go wyręczać, a na końcu zabiły każdą żywą istotę na Ziemi. I jakby tak urodziło się słowo, które dzisiaj jest filarem rozwoju technologii. Jakby wkomponowane jest w nie już pewien gen, przekraczanie granicy pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co techniczne. I pokazanie, co się wydarzy, jeśli my tą granicę będziemy przekraczać. Co niestety się dzieje teraz, cały czas, coraz silniej. No właśnie, robot, a człowiek, nowe technologie. Może rozwiniemy ten wątek. No, my traktujemy roboty, mamy wrażenie, że robot to jest tylko taki twór humanoidalny, ale roboty tak naprawdę towarzyszą nam każdego jednego dnia. Coraz częściej automatyzacja procesów to jest już jakaś forma robotyzacji. Wideoboty, chatboty, które automatyzują, to też jest forma robotyzacji w takim ujęciu oczywiście czysto programowym. Są filarem dzisiaj sektorów takich jak sektor motoryzacyjny, space techowy, budowlany, coraz silniej. I roboty są niezbędne po to, żebyśmy mogli zajmować się czynnościami kreacyjnymi, czyli z założenia w takiej pięknej idei robotyzacja ma zastąpić człowieka w czynnościach powtarzalnych, po to, żebyśmy my mogli kreować rzeczywistość dużo silniej. W rzeczywistości bywa różnie. Tworzymy roboty, które przekraczają coś, co nazywamy Doliną Niesamowitości. To jest taki termin, który ukluł się w Azji i który pokazuje ową granicę tolerancji człowieka na robotyzację, gdzie my przestajemy roboty tolerować. Tam, gdzie my czujemy konkurencję, czyli tam, gdzie my jako gatunek zaczynamy być zagrożeni. Więc jeżeli ja widzę robota humanoidalnego, który ma powłoki skórne, który przez przepływ wody w jego wnętrzu symuluje przepływ krwi, w związku z tym jest, jak Państwo sobie wpiszą nawet w internecie, ameka przez C. To przypomina w zasadzie człowieka, mimika twarzy jest niemal ludzka, to ja czuję lęk. I wydaje mi się, że to jest ta granica, której my nigdy, mam nadzieję, nie przekroczymy. Czyli nie stworzymy nigdy czegoś, co będzie względem nas konkurencyjne, świadomie. Ale jeszcze pozostaje ten obszar nieświadomy, czegoś, co się wymyka nam spod kontroli. Mówimy dzisiaj o władzy algorytmów, czy rządach algorytmów. I to jest ten obszar, którego się najbardziej boję. Rozumiem. Ma Pan imponujące CV i ogromne doświadczenie. Jakie ma Pan rady dla studentów, którzy wchodzą na rynek pracy i poszukują siebie? No właśnie, żeby poszukiwali siebie, to znaczy, żeby dali sobie prawo do błędów, żeby nie dali sobie wmówić, że coś jest złą decyzją, bo tak naprawdę to prawo do błędów w młodym wieku jest najcenniejsze. Żeby nie bali się przebranżawiać. To nie jest tak, że jeżeli my skończymy studia XYZ, to jest to wyrok i zamyka nas w klatce pod tytułem, nie wiem, psycholog, czy menadżer, czy logistyk. Kompletnie tak nie jest. Znaczy studia to jest coś dużo, dużo więcej. To jest jakby pewna zmiana filozofii patrzenia na świat. Studia nas uczą też relacji, dojrzałości pewnej i wykorzystujemy tą wiedzę w różnych branżach. Więc nie zamykać się w ramach dyplomu i stawiać na to, co nas naprawdę interesuje. Czasami jest tak, że studia w trakcie studiów, pod koniec studiów dojdziemy do tego, że my nie chcemy się tym zajmować. Ja tak miałem. Jestem prawnikiem, a
po studiach zrobiłem mało tego doktorat z nauk prawnych. Wprawdzie one zawsze były związane z technologiami, ale jednak doszedłem do wniosku, że ja nie chcę się tym do końca zajmować, że to nie jest to, co mnie zupełnie interesuje. I się pomału przebranżawiałem. To jest trudne, bo musimy wyjść spoza pewien obszar tolerancji, czyli ludzie nas szufladkują. My jesteśmy szufladkowani, jesteśmy prawnikiem, jesteś adwokatem, doktorem. Jak możesz zostawić taki zawód piękny? To wyjście poza strefę komfortu jest trudne. Jest trudne, ale jeżeli jest to cena za robienie tego, co chcemy w życiu robić, to znaczy, że nie będziemy nigdy pracować tak naprawdę, bo praca, której to nie jest iluzja, ja naprawdę tak mam, że ludzie czasami pytają, jak to jest, że jestem w stanie, nie wiem, tak często się przemieszczać, no bo moja praca nie jest do końca dla mnie pracą po prostu. Gdyby to była praca, to bym nie dał rady. I to jest, jeszcze mam jedną radę, żeby nie patrzeć na pieniądze, na zysk finansowy w pierwszej kolejności, bo one przyjdą. Jeżeli będziemy dobrzy w tym, co robimy i konsekwentni w tym, co robimy, staniemy się specjalistami, to te pieniądze do nas naprawdę przyjdą. Więc stawiać najpierw w centrum siebie, swoje zainteresowania, potem dopiero ten aspekt finansowy, który oczywiście jest ważny, ale nie może być najważniejszy. A jakie ma Pan plany na przyszłość? Najbliższy rok. Najbliższy rok. Kończę dwie książki, w związku z tym dość silnie włączyć się w ich promocję. Pierwsza będzie dużo silniej lifestyle'owa, czyli taka dla wszystkich, dotycząca trendów technologicznych. Druga będzie dużo bardziej merytoryczna. I to jest mój główny plan na ten rok. Utrzymać to, co się w tym momencie dzieje, zwiększyć swojego bloga, bo prowadzę bloga technologicznego, więc żeby tam te posty się trochę bardziej, artykuły trochę bardziej aktywnie pojawiały. Na uczelni powołujemy Centrum Innowacji. To jeszcze nie będzie ten rok, kiedy świat zewnętrzny się o nim dowie, ale jakby rozwijanie go do tego stopnia, żeby już w przyszłym roku akademickim świat już się mógł o nim dowiedzieć. To są te moje główne cele. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów. Dzięki wielkie.